Witam bardzo serdecznie, postaram się krótko i na temat. Wczoraj 6 lipca 2019 roku w sobotę pojechaliśmy z Radkiem i z Pawłem na łowisko, na letnisko Wisola, znajdujące się na półwyspie jeziora Stubnica. To jest miejsce, w którym odbędzie się trzeci we wszechświecie piknik Marfisz. Odbędzie się on w dniach 16 do 18 sierpnia 2019 roku i wszystkich bardzo serdecznie na ten piknik zapraszam. Będą się Wam tutaj wyświetlały na zmianę ze mną pliki pokazujące to miejsce, to urocze miejsce, na którym będzie trzeci piknik Marfisz. Niestety nie udało nam się, a było to tak w planie, żeby nagrać całe to miejsce skąpane w słońcu. No niestety za każdym razem, kiedy tam jedziemy, jest pochmurne niebo, ale to nie o tym chciałem mówić. Miejsce, jak widać, z załączonych plików, z załączonych zdjęć jest przeurocze, jest cudowne. Jest to duże jezioro, w którym występują leszcze, szczupaki, liny i tego typu ryby typowo jeziorowe. Nie ma w tym dużym jeziorze karpi, ale namawiam wszystkich do popróbowania złowienia innych ryb. Na pewno, z całą pewnością będziemy próbowali złowić tam szczupaka. Ja namawiam tych, którzy mają własne jednostki pływające, do tego, aby je zebrali ze sobą. Chociaż na miejscu są 3 łódki wędkarskie, to jednak może ich zabraknąć z tej racji, że miejsce jest bardzo mocno oblegane przez letników i wędkarzy. Jeśli będziemy mieli swoje jednostki pływające, to będziemy niezależni. Ja zabieram na pewno swój własny ponton. Paweł prawdopodobnie weźmie łódkę. Nie wiem, czy Radkowi uda się spakować jego ponton. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ci, którzy przyjadą jeszcze, jeśli mają ponton, łódkę i mają możliwość zebrania takiej rzeczy nad wodę, to jak najbardziej warto tam z tym się pojawić. Co na pikniku? Na pikniku na pewno w sobotę zorganizujemy sobie zawody wędkarskie na takim stawie hodowlanym, w którym hodowane są karpie i liny. Te zawody będą spławikowe, stawik jest niewielki, nas też nie będzie wielu, więc sobie tam śmiało damy radę, jeśli chodzi o miejsce, tak żeby nikt nikomu nie przeszkadzał. Mamy to uzgodnione z właścicielem, te zawody spławikowe. Zasady, o zasadach powiem już na samym pikniku, nie będziemy tutaj teraz tworzyć jakichś niepotrzebnych, zbędnych regulaminów. Zobaczymy, ile osób będzie chciało wystartować w tych zawodach. Na pewno nagrodą w tych zawodach będzie puchar na największą rybę. Najprawdopodobniej zrobimy zawody na największą rybę, a być może na najwięcej złowionych ryb. Tego jeszcze nie wiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak się zorganizujemy. Musimy się zorganizować. Jeśli mowa o nagrodach, to tak jak już sygnalizowałem wcześniej, parę dni temu, każdy z uczestników proszony jest o uiszczenie wpisowego. To wpisowe wynosi 50 zł od osoby, od singla, lub też 75 zł od pary. Przy czym parę rozumiemy jako mężczyznę i kobietę. Dzieci w wieku do lat 15, czyli te nieposiadające karty wędkarskiej, są zwolnione z tej opłaty wpisowego. Wpisowe pójdzie między innymi na nagrody, ale także być może z tego wpisowego uda nam się wygenerować jakąś kwotę jeszcze na opłatę za drewno do ogniska lub, no nie wiem, być może za prąd. Zobaczymy, jak to sobie zorganizujemy. To już jest kwestia dalszych ustaleń i negocjacji z właścicielem łowiska. Poniżej wyświetlacza tego filmu macie Państwo link do mojej strony na marfisz.pl, na której znajduje się numer konta, na który należy wpłacać te wpisowe 50 bądź też 75 zł. Termin wpłat najlepiej do końca lipca. Nie potrzeba mi już tych pieniędzy dzisiaj, nie potrzeba mi jutro,
Jeśli ktoś tam do końca lipca zdąży, to będzie wszystko w porządku. Potrzebuję natomiast mieć wpłaty jeszcze przed piknikiem po to, żeby móc zamówić i kupić nagrody w tym konkursie na największą rybę. Aczkolwiek z całą pewnością zorganizujemy sobie jeszcze inne konkursy, inne zabawy i jeśli uda się zdobyć nagrody, to one także będą te konkursy, zwycięzcy tych konkursów nagradzane. Całość organizacji jest jeszcze w jak gdyby dogadywaniu między nami tutaj, między naszą trójką. Próbujemy jeszcze niektóre rzeczy poustalać tak, żeby było fajnie. Czekam także na Wasze pomysły, na pomysły tych, którzy przyjadą. Być może będziecie chcieli coś tam jeszcze dorzucić od siebie, jeśli chodzi o organizację tego pikniku. Na pewno w sobotę robimy sobie zawody sławikowe. Piątek ja tak sobie zaplanowałem, żeby popływać pontonem, poszukać drapieżników. I myślę, że tak tego się będę tutaj trzymał, jak tylko odpalimy już cały piknik, czyli zrobimy ogłoszenie rozpoczęcia pikniku, zaproszę jedną osobę na pokład swojego pontonu, rozpłyniemy się, być może tam coś sobie porobimy innego, wieczorem usiądziemy do biesiady. Jeszcze tutaj też nie ustaliliśmy w sumie, czy będziemy kupowali jakiś wspólny prowiant, czy też każdy, ale chyba raczej pójdziemy w tą stronę, że każdy przywiezie swoje, a co będzie do wspólnego worka, to tam każdy dorzuci. Nie będziemy się tutaj takimi drobnostkami już organizacyjnie zajmować. Co jeszcze ważne? Ważne, żeby sobie wykupić pozwolenie na wędkowanie w tej spółce rybackiej, która tą wodą zarządza. W tej chwili Państwu tego nie podam. Podam to w innym terminie. To nie jest akurat wielki problem. Wystarczy zrobić przelew. Tam na pewno nie będzie to duża kwota. Koszty inne, oprócz tych 50 zł, są naprawdę niewielkie i jeśli mi się udało, to macie Państwo cały cennik pod wyświetlaczem tego filmu i równocześnie cennik będzie się znajdował w artykule, do którego link znajduje się także pod wyświetlaczem tego filmu. Ja proszę wszystkie osoby, które przyjadą na piknik, o informację, kto będzie. To już teraz tak na 100%. Kto będzie, nie tak, że będę albo nie będę. Jak ktoś będzie, proszę o informację na martwisz@martwisz.pl, bo miałem takie sytuacje, że tu ludzie mi się zgłaszali, za 2 dni się wycofywali, ja rezerwowałem domki, później się okazało, że musiałem odwoływać te rezerwacje. Właściciel troszeczkę się tam na mnie zdenerwował z tego powodu, bo jemu też zależy na tym, żeby te domki wynająć, ja tu mu blokowałem. Także już teraz konkret. Jeśli chodzi o domki, mamy wynajęte 3. Mamy wynajęte 3 domki i gdyby ktoś jeszcze się uparł, bo wczoraj jeszcze rozmawialiśmy, jest jeszcze jeden domek taki niepewny, ale tutaj nie mogę zagwarantować, czy to się uda, czy uda się go wynająć. Sprawa będzie znana 8 sierpnia. Jeżeli ktoś się upiera i będzie konkretnie chciał domek, to będziemy o ten domek walczyć. Zobaczymy, czy się uda. Reszta towarzystwa, że tak powiem, będzie ulokowana w swoich domkach przewoźnych typu camper, czy tam przyczepa, bo takie rozwiązania tutaj też są przewidziane. I w namiotach, bo też pozwolenie dostaliśmy, chociaż nie jest to standardem na łowisku Wisola, dostaliśmy pozwolenie na rozbicie namiotów. To na dzień dzisiejszy wszystko. O innych rzeczach będę Was informował tutaj na kanale, jak również na stronie martwisz.pl, przy czym najważniejsza informacja zawsze, największa informacja, najistotniejsza informacja zawsze w tych moich wypowiedziach na YouTube. Jeszcze raz proszę o konkretne potwierdzenie na maila, kto przyjeżdża, czego potrzebuje i jaki ma pomysł. Cenniki Wam podaję. Cenniki nie są jakieś tam wielkie, nie będziemy ponosić wielkich kosztów tego pikniku i to też bardzo ważne, też bardzo istotne, żeby to nie było wszystko za drogie. Cóż, czekam do 16 sierpnia.
z taką pewnością, że ten piknik będzie niezapomniany. Jak tak wczoraj chodziliśmy po tym ośrodku, to chyba Radek powiedział coś takiego: ci, którzy nie przyjadą, to będą bardzo tego żałowali. I tym optymistycznym akcentem kończę tę swoją dzisiejszą wypowiedź, zapraszając Was wszystkich gorąco na piknik. Do zobaczenia.